Wacek to 30-letni środkowy pomocnik. W Polsce znany jest z występów w Piaście Gliwice, w którym w sezonie 2015 16 został wicemistrzem kraju i należał do grona najlepszych piłkarzy ligi. Jego świetna gra została zauważona i zawodnik przeniósł się do Maccabi Haifa. Po jednym sezonie, 28 meczach i jednej asyście w Izraelu, Wacek zdecydował się rozwiązać kontrakt i wrócić do naszej ekstraklasy. W swojej karierze występował m.in. w czołowych klubach Czech, Sigmie Ołomuniec i Sparcie Praga oraz w Niemczech, w Armini Bielefeld i we Włoszech w Kiewo Verona. Dwukrotnie został mistrzem swojego kraju, dwukrotnie zdobywał puchar Czech, oraz raz superpuchar w Polsce miał bezsprzecznie decydujący udział w zdobyciu wicemistrzostwa przez Piastę Gliwice na swoim koncie. Wacek ma także dziewięć spotkań w reprezentacji Czech. Kontrakt Wacka ze Śląskiem obowiązywać będzie do końca czerwca 2020 roku. Piłkarz zagra z numerem 10 na koszulce. Śląsk zajmuje obecnie ósme miejsce w Ekstraklasie po reprezentacyjnej przerwie. Wrocławianie podejmą w sobotę 9 września Legi Warszawa. Wacek już powinien być gotowy na to spotkanie. W środku pola ma zastąpić Riotem Morioke, który po ubiegłym sezonie zdecydował się na zmianę barw klubowych pozyskanie wacka, wydaje się ostatnim wzmocnieniem śląska w obecnym sezonie.